Siema dzisiaj wszystkim. Dzisiaj taki temat trochę może tabu, może trochę taki w sumie idealny na ten odcinek. Odnośnie chodzi tego, jak sobie kurwa we Francji, co niektórzy pozwalają dymać, że tak powiem, w dupę ubezpieczalnie. Powiem wam na przykładzie. Wczoraj taki motyw. Typek jeździ Fordem Focusem ST i przyjeżdża sobie po przerwie do pracy. Przerwa 2 godzinki trwała i przyjeżdża sobie do pracy. Oczywiście mieszka w domku jednorodzinnym, na zamkniętej posesji. Rano był samochodem w pracy, wszystko ok. Pojechał na przerwę, wrócił z przerwy i mówi, że ktoś mu porysował dookoła samochód śrubokrętem, czy tam kluczem, czy gwoździem. Mniejsza z tym, z czym. No, a w zeszłym tygodniu jeszcze mówił, że będzie sprzedawał samochód, bo za drogi w utrzymaniu i takie inne bzdety. No, a znając motyw, to już nie pierwszy raz taka sytuacja, że jeden, czy drugi, czy trzeci obrysowali sobie samochód, pojeździli chwilę, zgłosili to na policji, że jako wandalizm, żeby mieć kwit dla ubezpieczalni. I co? Przed sprzedażą szybkie malowanko, kompletne, wymiana przednich świateł, tylnych świateł, bo oczywiście też zostały porysowane. Jeszcze jakieś tam dodatkowo niby połamane wycieraczki, przednie, tylne. No i co? I tak właśnie są dymane ubezpieczalnie we Francji. Chłop pojechał na przerwę, a wpadł mu do głowy pomysł, albo mu podsunął jeden typ z pracy, bo też tak wcześniej robił. No i co? I przyjechał i... O, ktoś mi porysował auto. Ja mówię, no, porysował. Mówię, celowo to zrobiłeś? Mówię, nie. On, nie, to nie ja. To mówi, ktoś mówi... Na przerwie mówi, jak auto stało, to ktoś porysował. Tak, i ktoś by wszedł na prywatną posesję pod dom z gwoździem, czy z czym, no mniejsza z tym, czym, i mu specjalnie obszedł dookoła samochodu i porysował. I on by tego nie widział. Gdzie mając okna dookoła domu, w biały dzień, godzina 12, między godziną 12 a 13.30, bo później o 13.30 wyjeżdża do pracy, żeby dojechać, i w tych godzinach nikt nikogo nie widział, tak? Dziwna sprawa trochę, no ale cóż, tak się dzieje. Inny przykład jest taki, że przyjeżdżają samochody, powiedzmy, w cudzysłowie, znajomych znajomych, i ten ktoś pracuje na garażu karoserii czy na mechaniki. No i co, i samochód przyjeżdża na ekspertyzę, stoi na przykład 2 dni, czeka na ekspertyzę, aż przyjdzie ekspert z ubezpieczalni zrobić fotoekspertyzę. No i oczywiście tak, aha, uderzony był z przodu zderzak. Nieduże koszty naprawy, bo na przykład jest do wymiany, powiedzmy, przedni grill zderzaku, no i powiedzmy jakieś tam wgniotka, deformacja w zderzaku przednim, w plastiku. No to wiadomo, ubezpieczalnia płaci za naprawę. Czas naprawy, malowanie, nowy demontaż zderzaka i wymiana grilla, i oczywiście montaż powrotny na karoserię, więc karoseria otrzymuje pieniądze za to. No i tak, przychodzi taki motyw, że aha, lampy są już wypłowiałe, więc tak, uderzmy jeszcze tutaj młotkiem gumowym w lampę, żeby się uszkodziły mocowania. No to jedna, druga lampa poszły. Do tego plastikowe wypełnienie zderzaka, które z tyłu jest, które odpowiada za absorbuje uderzenia. No to tak, podjeżdża się pod ścianę, dopycha się auto przez jakąś tam, powiedzmy, gąbkę, żeby nie porysować bardziej zderzaka, ciśnie się w ścianę, powiedzmy na luzie pcha się auto, żeby uderzyło w ścianę. Plastiki pękają, bo są, wiadomo, kruche, a tym bardziej w okresie zimowym, to już plastik nie jest taki elastyczny jak w okresie letnim. No i wtedy koszta się wtedy mnożą, więc sam garaż w sobie otrzymuje większą kasę na tą naprawę, jest wycenione w większej kwocie czas naprawy, czas wymiany. A wiadomo, czas naprawy ubezpieczalnia, powiedzmy, za wymianę elementu zderzaka określa jako na 2 godziny, godziny robocze. A wiadomo, wymiana grilla, jakiegoś plastiku, tak naprawdę zajmuje to 15, powiedzmy, do 20 minut.
Jeżeli ktoś pracuje w tym długo, no to wie, ile zajmuje wymiana danego elementu w danym samochodzie, tak? Tak samo jest z motywem, jeżeli ubezpieczalnia zleca demontaż zderzaka i ponowne go założenie, czy tam wymiana, no to wiadomo, rozbrojenie zderzaka, uzbrojenie to jest jakiś czas, około pół godziny, można to zrobić szybciej, ubezpieczalnia pisze półtorej godziny, więc już garaż godzina jest do przodu z kasą. W czasie tej godziny, która była przeznaczona na dane auto, wiadomo, można wykonać inną pracę. No ale to jest mniejsza z tym. Kolejny motyw. Powiedzmy, mamy auto wiekowe. No miejmy 15 lat, no niech będzie to rocznik 2000, powiedzmy 5, 6, 15-14 letnie auto. No i dobra, jest w kiepskiej kondycji, powiedzmy, wizualnej. No i wiadomo, ubezpieczalnia przyjeżdża, wycenia, że wymiana na przykład, powiedzmy, jest uderzony z boku, powiedzmy lewy błotnik, na przykładzie powiedzmy Renault Scenica 2, jest uderzony lekko z przodu, wiadomo, błotnik jest lewy, plastikowy, zderzak jest plastikowy, lampy, wszystko, no i jest uderzony lekko z przodu. I co się wtedy dzieje? Ubezpieczalnia na 99,9% zleci wymianę elementów na nowe, czyli zderzak nowy, grille, jakieś tam wykończeniowe listwy zderzaka, błotnik nowy z nadkolem, lampy nowe. I oczywiście dochodzi do takiej sytuacji, że garaż dostaje na to daną kwotę, z której się rozlicza fakturami z zamówienia z centrum logistycznego, z którego są brane części. I wtedy jest tak robione: części są zamówione nowe, wszystkie te, które wymieniłem, zderzak, błotnik, nadkole, lampy, części przyjeżdżają, leżą na garażu powiedzmy 2 dni, przyjeżdża ekspert, bo wiadomo, przyjeżdża na ponowne jakieś tam ekspertyzy, widzi, że części są, no to okej. I w tym czasie, jak już jest po wizycie eksperta, są zamówione części używane. Te same, do tego samego auta, używane, w dobrej kondycji, a części nowe, powiedzmy po tygodniu, są zwracane jako części niepotrzebne do centrum logistycznego, gdzie było zamawiane. I dzieje się tak: części wracają, jest zrobiony zwrot części, faktura zamówienia jest, została skserowana czy zrobiona fotokopia dla ubezpieczalni, wysłane do ubezpieczalni po ekspertyzie. Ubezpieczalnia akceptuje koszta, ceny części, przyklepała ubezpieczalnia, a my w tym czasie przygotowujemy części używane do malowania: zderzak, błotnik, lampy, jeżeli są jakieś tam lekko, powiedzmy, jakieś mikrorysy, czy lekko wypłowiałe, zmatowione, no to idzie tak. Z lampami jest taki motyw, że wtedy są przygotowywane jakieś tam szlifowanie na mokro, papier 1500-2000, no i wtedy lakierowane w kabinie podczas lakierowania tam części karoserii. No i wizualnie przednie lampy są jak nowe, nikt tego nie zarzuci, bo wtedy nie ma tam ani jednej ryski, ładnie błyszczą. Tak samo zderzak, błotnik jest wymalowany, usunięte jakieś tam wtrącenia kurzu, które tam ewentualnie osiądą, no i wszystko się zgadza, kasa się zgadza, części się zgadzają i auto wyjeżdża do klienta jako naprawa z częściami nowymi. A tak naprawdę gówno, prawda, części używane, wklepane, i klienci są dymani w ten sposób, nie tylko klienci, ale i także ubezpieczalnie. No a teraz zobaczymy, typ pojechał dzisiaj tym Fordem na policję, żeby mu przyklepali kwit, że było to jako wandalizm. I ciekawe, czy mu to przyklepią. Koszt około malowania całego tej budy, bo to jest 5-drzwiowa buda ST, to koszt około 5-6 tysięcy euro. Więc chłop sobie to w trakcie pracy, czy tam powiedzmy między pracą na przerwie, sobie to zrobi w ciągu powiedzmy 3 przerw na spokojnie. Zapłaci jakąś tam franczyzę, opłatę, która się należy tam 400 euro do ubezpieczalni, a garaż przyklepie sobie kaskę. On sprzeda samochód, będzie zadowolony, bo auto odświeżone lakierniczo,
i zysk w kieszeni dla garażu i dla niego. I tak są dywany ubezpieczalnie na kasę. Nie ma czegoś takiego, że jest dochodzenie przez ubezpieczalnie, w którym miejscu to się stało, czy był monitoring, czy nie było. Tak samo z uderzeniami aut. Nikt tego nie przyjeżdża, nie mierzy, na jakiej wysokości zostało uderzone auto, kiedy, gdzie, o co się obtarło. Jest robiony zwykły rysunek na tak zwanym deklaracji szkody, że na przykład jednym pasem jechało jedno auto, drugim drugie, podczas zmiany pasa ruchu doszło do obcierki i tyle. I tego nikt w sumie nie dochodzi, czy miało to miejsce, czy nie miało to miejsca, czy było uderzone na wysokości metra, czy półtorej metra. Nikt tym się nie zajmuje, więc można, że tak powiem, dymać ubezpieczalnie dowoli. Dobra, ja w sumie chyba będę kończył ten odcinek. To taki luźny vlog był dzisiaj. No i co? I zobaczymy, co będzie w kolejnych dniach. Może coś ciekawego się nagra. W sumie są do nagrania dwa filmy, ale nie ma pogody i nie ma czasu, bo wieczorami już jest po 18 ciemno. Mam dwa motywy naklejek na drzwi przednie Renault.com z logo Renault do naklejenia na dwóch przednich bocznych drzwiach na dole. No i do wymiany mam tutaj odświetlenie drzwi, jak się otwiera, jest w espasie biało-czerwone oświetlenie przy wysiadaniu, to tam będzie wymieniona ta lampka i będzie zrobione to z wyświetlanym logo na ziemi Renault. Dobra, na razie to tyle. Jak się komuś podobał odcinek, to tam jest czerwony przycisk w prawym dolnym rogu pod filmem. Trzeba go nacisnąć, żeby był szary, żeby subskrybować kanał. Oczywiście dzwoneczek do powiadomień, jakiś lajk, komentarz. I w sumie to tyle. Na razie. Cześć wszystkim.